Już po raz trzeci na Jeziorze Pokrzywnickim koło Kalisza rozegrano międzynarodowe regaty windsurfingowe o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza. Startowało prawie 100 żeglarzy z Polski i innych krajów europejskich. Impreza niewątpliwie rozrasta się, nie możemy się doczekać do takiego małego jubileuszu piątych regat. Myślę, że to już będzie bardzo, bardzo duża impreza żeglarska. Generalnie aspirujemy do miana europejskiego pikniku windsurfingowego. No, nasz akwen może nie sprzyja wielkiemu ściganiu się, natomiast próbujemy tworzyć przyjazną otoczkę wokół całej imprezy, tak aby był to piknik międzynarodowy, gdzie mogliby się spotkać windsurferzy pływający regatowo z tego zakątku świata. Pogoda dopisała. Udało się każdego dnia rozegrać po 3 wyścigi w każdej klasie. Od początku zarysowała się przewaga faworytów. Pierwszy wyścig w olimpijskiej klasie RSX wygrał Piotr Nowacki z Sopockiego Klubu Żeglarskiego. W klasie Big Techno 7-8 pierwszy wyścig wygrał Jakub Gulczyński z miejscowego klubu UJKS Szturwał Kalisz. Tradycje żeglarskie sięgają bardzo, bardzo dawno, lat, że tak powiem, 1912 roku i dalej. No, Szturwał niestety jest trochę młodszym klubem, bo o ile mnie pamięć nie myli, to jest około 30 lat. Zapoczątkował to Młodzieżowy Dom Kultury i powstała w Młodzieżowym Domu Kultury sekcja deskarzy, że tak powiem. Nie ukrywam, że w Pucharze Kaliskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego najwięcej punktów zdobywa Szturwał. No, związane jest to z tym, że też dużo wyjeżdżają, dużo uczestniczą w regatach w Polsce i na świecie, więc no, tych punktów w naszym Pucharze Okręgu zdobywają, a tak samo zdobywają w Pucharze Wielkopolskim i w Pucharze Polskim. W drugim wyścigu nieco niespodzianek. W raceboardingu Paweł Gardasiewicz z Jachtklubu Polskiego z Warszawy przegrał z Łukaszem Buderaskiem z Sopotu. W klasie Big Techno 7-8 Jakub Gulczyński przypłynął na metę na drugim miejscu za Mikołajem Bańkuckim z Gdańska.
Trzeci wyścig to popis Piotra Nowackiego z Sopotu, który nie dał szans rywalom. Wygrał po raz trzeci i prowadził zdecydowanie po pierwszym dniu regat w olimpijskiej klasie RSX. Wśród juniorów najlepszy mistrz Europy Radosław Furmański z Dobrzynia. Na desce żaglem trenuję 6 lat, jest to mój już szósty sezon regatowy. W ubiegłym, obecnie byłem na desce olimpijskiej, ale w kategorii junior. W ubiegłym roku zdobyłem mistrzostwo Europy w tej klasie oraz byłem trzeci na mistrzostwach świata ISAF, na której jedzie tylko jeden reprezentant z kraju. W tym roku także była eliminacja już w Pucku, właśnie tydzień temu też wygrałem tę eliminację i też w tym roku będę reprezentował Ukrainę na tychże regatach. Mam nadzieję, że obronię tytuł brązowego medalisty, no ale też bardzo miło by było, gdybym może wygrał albo poprawił wynik. Drugiego dnia pogoda również sprzyjała żeglarzom. Rozegrano wszystkie zaplanowane wyścigi. Jestem Michał Polak i startuję z pol 42 na zielonym żaglu. Jestem Jan Rudowicz i startuję na pol 718. Jestem Dominik Lewiński i startuję na GKŻ 9. Wczoraj warunki były średnie, bo słabo wiało, ale dzisiaj już się rozpogodziło i jest lepszy wiatr. Jest dużo fajniej niż wczoraj. Dwa razy miałem pierwsze miejsce na regatach, a reszta to tak drugie i trzecie. Ale trzecie miałem w zeszłym roku, a w tym roku mam już drugie. I chciałbym na mistrzostwach wygrać Mistrzostwa Polski. To jest moje marzenie. Ja na razie brakuje mi jeden punkt do trzeciego miejsca. No i po prostu. A jakie marzenia? No chyba też wygrać Mistrzostwa Polski. Ja prowadzę, w zeszłym roku byłem drugi, ale teraz wygrywam i też chciałbym wygrać Mistrzostwa Polski. Thank you.
żeglarska pogoda, ale chyba w tej koszuli to pan długo nie wytrzyma przy takim wietrze, dlatego też korzystamy z okazji. Chciałbym, żeby pan podzielił się wrażeniami z tych kolejnych regat windsurfingowych w Kaliszu. Zapewniam pana redaktora, że jak pływamy prostą w marcu, to tak w tej koszuli także dzisiaj wytrzymam. Ostatnie biegi na ukończeniu. Wiem, że mamy jako Kalisz, jako Szturwał sukcesy, z tego się bardzo cieszę, ale cieszę się też bardzo z naprawdę solidnej, porządnej obsady tych zawodów, z wysokiego poziomu rywalizacji, że ci ludzie naprawdę walczą nie tylko o zwycięstwo w tych regatach, ale także swoją pozycję na arenie krajowej, traktują to poważnie. A przy okazji no, jest fantastyczny dwudniowy piknik tutaj, bo zarówno konkurs taki rozrywkowy pływania na Bieleczem, po nim będzie koncert muzyki szantowej, którą w dobrym wykonaniu wręcz uwielbiam, więc jestem bardzo zbudowany i bardzo szczęśliwy. Tradycje zobowiązują, piękny klub i tutaj kolejne zwycięstwo. Chciałbym, żebyś pochwalił się swoimi wynikami oraz ocenił te regaty. Tak jest, dokładnie. Wielki klub, wielcy zawodnicy, także do czegoś to zobowiązuje. Co do regat, regaty ciężkie, warunki jeziorowe, bardzo zmienne. Trzeba było być bardzo czujnym, kontrolować i rywali, i wiatr. Także jestem bardzo zadowolony, że udało mi się wygrać w tych zmiennych warunkach. Dzisiaj trochę naciskał pana inny zawodnik. Tak, tak, dokładnie. Tu kolega z Dobrzynia. Bardzo mądrze dzisiaj pływał, sprytnie. Ale cały czas kontrolowałem tą przewagę, także udało się. Ale widziałem, że gdy tylko było trochę więcej wiatru, to od razu szedł pan z taką prędkością, że praktycznie przeganiał pan wszystkich. Zgadza się. Ja się ostatnio lepiej czuję w silnych wiatrach. Także jeśli trochę przywieje, to zawsze z tego korzystam i doganiam chłopaków. Marzenia? Marzenia, no na pewno igrzyska, ale jak będzie, to zobaczymy. Zrobię wszystko, żeby się udało. Konkurencja jest bardzo silna, bo jest Przemek Miarczyński, medalista z Londynu. Jest Piotr Myszka, który jest w wyśmienitej formie w tym sezonie. No i jest Paweł Tarnowski, młody talent, który również świetnie pływa. Także będzie ciężko, ale jestem dobrej nadziei. Najlepszym zawodnikiem dwudniowych regat był wielokrotny mistrz Polski Paweł Gardasiewicz z Jachtklubu Polskiego z Warszawy. Nie będę odkrywczy, jeśli powiem, że najlepszy zawodnik w Polsce, jeśli idzie o deskarzy w historii, chyba najwięcej wygranych wyścigów, najwięcej regat zaliczonych. No i dzisiaj kolejny piękny start w Kaliszu. Chciałbym, żeby pan powiedział o tym starcie. No, trochę mi pan schlebia. Nie jestem na pewno najlepszym zawodnikiem windsurfingowym. Obecnie mamy medalistów Igrzysk Olimpijskich. Mi się takiego medalu nie udało zdobyć, a to jest najważniejsze trofeum w historii, w ogóle w życiu każdego sportowca.
klasach olimpijskich, więc rzeczywiście udało mi się w tym roku wrócić do Kalisza, tak jak obiecywałem, bo w zeszłym roku byłem tutaj, wspaniale się bawiłem, udało mi się wygrać. W tym roku również, bo przyszło mi to trochę trudniej, miałem tutaj mocniejszych przeciwników, lepiej przygotowanych, ale cieszę się, że udało mi się wygrać praktycznie wszystkie wyścigi. To był wspaniały dla mnie trening, wspaniałe spotkanie z przyjaciółmi sprzed lat, z którymi to kiedyś się ścigałem, dzisiaj są trenerzy i wczoraj wieczorem rozmawialiśmy właśnie o karierach sportowych i było mi bardzo miło. Cieszę się, że jestem z Kaliszu i znowu udało mi się wygrać. Wygrałem właśnie te zawody, naprawdę było ciężko, w pierwszy dzień, po pierwszym dniu byłem drugi, dzisiaj wyprzedziłem pierwszą osobę i dzisiaj dwa wygrałem wyścigi, a w drugim byłem drugi i w trzecim byłem drugi. Pięknie jechałeś, widziałem, że cały czas kontrolowałeś swoich przeciwników i to chyba już jest ta rutyna, której nabrałeś startując tyle w wyścigach. Tak, no już kilka lat startuję. Już jest to doświadczenie. Jakie były początki? Początki, no to startowałem tutaj w klubie, na małym żaglu i rozwijałem się do regatowych żagli. Marzenia? Pojechanie na olimpiadę do Chin w tym roku. Życzę Ci tego i gratuluję dzisiejszego zwycięstwa. Dziękuję. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki zorganizowano zawody w pływaniu na byle czym. Zabawy było co niemiara. Jury w pięcioosobowym składzie oceniało, przyglądając się wszystkim startom. Umówiliśmy się, że punktujemy w trakcie oglądania indywidualnie, nie zaglądając sobie przez ramię. Punktujemy każdą załogę indywidualnie od 1 do 10 według własnego uznania, oceniając pomysłowość, konstrukcję, styl płynięcia, zaangażowanie, jakiś element humorystyczny. Walory sportowe, więc to są wszystko bardzo indywidualne, bardzo subiektywne oceny, po czym je zsumowaliśmy i wyszły wyniki. Maksymalnie można było uzyskać 50 punktów, jeżeli każdy dał na noty po 10. Państwo wiem, że wręczyli nagrodę publiczności. Nawet nie wiem, kto to dostał, ale zaraz się dowiem. Shawelein. Za chwileczkę będzie trzecia nagroda, druga nagroda i pierwsza nagroda. Zaczynamy od trzeciej. Z wynikiem 41 punktów brąz idzie do Turbo Tramp. Brawo! Brawo.
Panowie, ponieważ ciężki to mnie, to powierzono. Zostańcie. Konferencji się skłaście później. Dobra. Turbo Trump trzecie miejsce z ilością 41 punktów, ale uwaga, 42 punkty, jeden punkt, drugie miejsce, srebro, dla Flintstonów. Brawo! Flintstonowi gratulujemy wam serdecznie. A gdzie jest ta sześciolatka z nami? Tutaj. Okej, przepraszam. Gratuluję. Gratuluję. Kto jest najsilniejszy? No Jasiu, bo tam trzyma to pisa. Jasne. Do góry, Jasiu. Uwaga, miejsce pierwsze. Brawo, Jasiu. Brawo. Sędzia numer 1, 10 punktów. Sędzia numer 2, 10 punktów. Sędzia numer 3, 10 punktów. Sędzia numer 4, 10 punktów. Sędzia numer 5, 10 punktów. Total 50 punktów. Kto? Latryna. Szałę Latryna Line. Gratulacje. No nie, to jest mój. Puchar i czek na 1000 zł dla zwycięzców. Tutaj publiczność była też z tego samego zdania. Dokładnie tak, bo taki sam werdykt. A sam jesteś, a gdzie? Chyba się nie zdradza osoba. Olbrzymie puchar, no no. Szybko, szybko! Śmiało! No chodźcie, chodźcie. To nic, że garnitur masz troszkę zjechany. Gratulacje. Dziękujemy serdecznie. Słuchajcie, dzięki. Gratuluję. Puchar dla was. Wysoko w górę go wyście. Brawa! Na statkach, pływałeś na statkach, pływałem na statkach, pływałeś na statkach, pływałem na statkach. Pływałeś na statkach z dziewczyną. Chyba zasłużyliśmy na pogodę, na frekwencję, bo wszystko udało się doskonale. Mamy piękną, dwudniową, słoneczną pogodę, mamy świetny wiatr, mamy szanty w tle, masę kibiców. Po raz pierwszy impreza windsurfingowa w naszym mieście zgromadziła tak dużo, tak wielu fanów. Bardzo udane również mistrzostwa w pływaniu na byle czem, które były imprezą towarzyszącą naszym regatom. Frekwencja zawodnicza fenomenalna, blisko 100 zawodników. W tym dwie ekipy z Europy, Estończycy i Łotysze odwiedzili Kalisz. Wszystkie kluby windsurfingowe krajowe, w tym Baza Mrągowo, Sopocki Klub Żeglarski, Gdański Klub Żeglarski, AZS Poznań czy Jacht Klub Polski Warszawa. Także niczego lepszego nie można było sobie wyobrazić. Bardzo udana impreza. Myślę, że mieszkańcom świetnie przybliżyliśmy windsurfing. Można było go oglądać dzisiaj na wyciągnięcie ręki. Trasa regat była ustawiona tuż przy pomoście widokowym, z którego dokładnie mieszkańcy Kalisza i okolic mogli oglądać zmagania naszych windsurferów. Pomimo abstencji Patrycji, która jest kontuzjowana w tej chwili, świetny wynik odnotował Jakub. Jakub Gulczyński zajął pierwsze miejsce w klasie Big Techno 7-8 i to jest największy nasz sukces. Bardzo dobrze w Mastersach zaprezentował się Michał Szczytnicki, nasz weteran, który zajął, nie widziałem jeszcze ostatecznych wyników, ale prawdopodobnie jest na drugim miejscu, z tego co wiem. Także to bardzo dobre wyniki. Pozostali nasi młodzicy bardzo wysoko, a trzeba pamiętać, że to jest grupa dzieci, które dopiero zaczęły niedawno rywalizację sportową. Także dla wielu z nich były to pierwsze regaty, pierwsze ściganie. Nagrodzono wszystkich zawodników startujących w regatach. Medaliści, oprócz nagród rzeczowych i pucharów, dostali także premie pieniężne.
sudden called. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race. Panie prezydencie, miasto Kalisz przyjazne dla sportu, to wiemy wszyscy, ale teraz podkreślamy, że jest to najbardziej na południe wysunięty ośrodek żeglarski w Polsce. To mi pan redaktor podpowiedział, nie wiedziałem, że, ale to przyjmuję do wiadomości, już teraz będę znowu promował, że to najdalej wysunięty ośrodek w Polsce na południe. Rzeczywiście jest tak, że tych zawodów się odbywa coraz więcej i to różnych. Czasami mam, nawet nie dowierzam sam sobie, że aż tyle dyscyplin w Kaliszu jest rozwijanych i to na wysokim poziomie i każde gromadzą wielu kibiców i publiczności. I to jest ważne, bo można robić, a nie mieć publiczności. Oczywiście dzisiaj pogoda także dopisuje. Dla tych, co pływają po szałę, to nie pogoda dobra czy zła, oby wiatry dobrze się zachowywały. Natomiast publiczność już patrzy na pogodę i dzisiaj rzeczywiście tej publiczności jest bardzo wiele. Już po zakończeniu zawodów organizatorzy dowiedzieli się, że Międzynarodowa Organizacja Żeglarska postanowiła włączyć do swego kalendarza regaty windsurfingowe o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza. Tak więc w przyszłym roku możemy spodziewać się, że na Jeziorze Pokrzywnickim wystartuje jeszcze więcej znakomitych zawodników.